Serdecznie wszystkich. Myślę, że Tomek wyczerpał, jakby tu powiedzieć, kwestię mojego, mojego doświadczenia i moich, jakby tu powiedzieć, no, tematów, którymi się zajmuję, prawda? Głównie jeszcze tylko do, dopowiem, że jest to z tej rodziny Autokada, jest to Autocad AutoCAD Mechanical, czy teraz bardziej, właśnie zestaw narzędzi Autokada. Także jeszcze raz witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, no dużo było już podczas tej, tej sesji, czy, po, czy podczas tego rozdania Net Cafe o różnego rodzaju aplikacjach, prawda? No nie było Autocadzie, nie było Autokadzie, czy nie, nie, nie było za dużo o programie, od którego wszystko się zaczęło. Rok 82, targi w Las Vegas, pierwsza wersja Autokada, prawda? Czyli mamy już no, 30 9 lat program z nami, prawda? Program z nami, jest to wersja 2022. No, tak naprawdę to już dzisiaj nie jest program jako, jako, jako sam program, a, a bardziej rodzina, a bardziej rodzina programów AutoCAD, prawda? Czyli ten Główny program, który instalujemy na komputerze, można by tutaj nazwać ten duży AutoCAD, prawda? No, z nim idzie AutoCAD na urządzenia typu smartfon czy też tablet, gdzie też możemy edytować jak i przeglądać dokumentację. No i oczywiście AutoCAD na przeglądarki nie wymaga instalacji, działa na praktycznie każdej przeglądarce i też również możemy w tych wersjach przeglądarkowych edytować i, i wyświetlać, przeglądać, czy też drukować do, dokumentację. Wszystkie te, te trzy aplikacje, czy też ta rodzina tych programów Autocad oczywiście ze sobą ściśle współpracuje, czyli dokumentację, którą tworzymy w tej aplikacji głównej, tej aplikacji dużej, w tym dużym Autocadzie, które mam zainstalowane na komputerze. Możemy się wymieniać oczywiście również z użytkownikami, którzy, którzy używają tych aplikacji mobilnych, czy też poprzez, poprzez samą przeglądarkę. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym się skupić troszkę na nowościach, na nowościach w wersji 2020, głównie właśnie na nowościach pod kątem takiej automatyzacji i współpracy między tymi trzema, tak jakby filarami, czyli tymi trzema trzema wersjami wersjami Autokada, prawda? Później jeszcze rozwiniemy tą kwestię, tą kwestię Autokada o tak zwane aplikacje, o aplikacje branżowe, czy też Autokady branżowe i o jednym z nich troszkę szerzej też porozmawiamy, ale teraz może na, na początek troszkę informacji, troszkę nowości z obszaru, z obszaru samego, z obszaru samego Autokada. No, proszę Państwa, po uruchomieniu Autokada, tutaj mamy, mamy tego Autokada, który mamy zainstalowany na komputerze. No, naszym oczom pojawia się troszkę odświeżony, inny, inny interfejs, prawda? Bo możemy tutaj bezpośrednio stąd oczywiście no, otwierać istniejące, istniejącą dokumentację, istniejące pliki, czy też wręcz całe zestawy arkuszy. Tutaj możemy tworzyć nową dokumentację na bazie domyślnego szablonu albo po prostu wybrać konkretny sobie szablon, też to nasze okno startowe troszkę się nam zmieniło, teraz widzicie Państwo, mamy od razu informację skąd dany plik, na którym ostatnio pracowaliśmy, skąd pochodzi, czy to jest plik na naszym dysku lokalnym, czy też w chmurze, tak? czyli w zasobach, w zasobach chmurowych autodeskowych, Mamy możliwość tutaj no prezentacji w różny sposób tej, tej listy, na której ostatnio pracowaliśmy, czy chociażby mamy taką funkcjonalność jak przypięte, gdzie możemy dokumentację, czy też pliki, na których częściej najczęściej będziemy pracowali, możemy je przypiąć i w tym momencie pojawia się taki symbol pineski, i te pliki, ta dokumentacja zawsze będzie pokazywana w tym oknie na samej. Górze, prawda? Czyli jeżeli najczęściej na jakimś pliku pracujemy, to ona nam tutaj się będzie pojawiała na samej górze. No tutaj również pojawiła się możliwość otwierania dokumentacji tylko do odczytu, tak? Czyli jeżeli nie chcemy edytować jakiegoś powiedzmy pliku, jakiejś dokumentacji, a załóżmy, że ten plik jest gdzieś w zasobie sieciowym, do którego mają dostęp inne osoby, być może ktoś pracuje na danym pliku, prawda, tylko my chcemy go podejrzeć, to mamy tutaj bezpośrednią możliwość ustawienia tylko do odczytu, czy też otwarcia tylko do odczytu. Danego, danego pliku. Oczywiście, od razu mamy tutaj też ładnie pokazaną informację o czasie ostatniego otwarcia. Możemy tą naszą listę również w taki troszkę inny sposób pokazać, gdzie będziemy mieli podgląd danego, danego pliku. Tutaj możemy również w tym głównym interfejsie, też, no, tak jakby otworzyć taką kolejną, kolejną zakładkę, gdzie mamy informacje o Jakichś tam podpowiedziach, prawda, od, od samego producenta odnośnie jakichś tam nowych funkcjonalności czy nowych, nowych możliwości. Tutaj również, jeżeli. Mamy wykupioną oczywiście licencję, to również tutaj będziemy podłączeni do, do, swojego, do swojego konta, prawda? To nam również daje możliwość tej pracy, pracy chmurowej i zarządzania w, naszymi plikami w chmurze i wymianą tych plików między różnymi użytkownikami. No, w wersji 2022 pojawiło się również nowe narzędzie, jakim jest Autodesk DOCS, czyli to jest bardziej już obszar, Zarządzania poprzez BIM 360. O tych zagadnieniach już była mowa podczas tej, tej sesji ProKatNet Cafe. bodajże wczoraj kolega o tym mówił. Musimy być podłączeni pod dany projekt, żebyśmy mogli uczestniczyć, tak jakby w całym tym. Tym pod pewne pod pewne huby, pod pewne zasoby musimy być podłączeni, żebyśmy mogli bezpośrednio w tym uczestniczyć. No tutaj w tej nowej wersji od razu mamy możliwość uruchomienia bezpośrednio z tego naszego głównego okna autokada, no chociażby właśnie pomocy, tak? No już od, od wielu wersji domyślnie nie instalujemy helpa, nie instalujemy pomocy przy instalacji Autocada, a mamy po prostu dostęp do zasobów, do zasobów poprzez, poprzez przeglądarkę, czyli tak zwany Wiki Help, prawda? Czy też bezpośrednio stąd możemy właśnie dotrzeć do wspomnianej aplikacji mobilnej czy chociażby do aplikacji do aplikacji internetowej, prawda? Także to takie odświeżone, nowe, nowe okno startowe. Może właśnie teraz przejdę do takiej aplikacji internetowej. tak. Czyli tutaj, po kliknięciu na ten link, mamy od razu przechodzimy do AutoCADA na przeglądarce, prawda? Tutaj też taka nowość w tym wydaniu 2022: pod ten, pod ten nasz zasób chmurowy AutoCADA możemy podłączyć bezpośrednio, no chociażby, nie wiem, OneDrive czy Google Disk, prawda? No czy też korzystać już z zasobów, które mamy. Które mamy udostępnione w chmurze w chmurze na koncie, na koncie autodeskowym. Tak? No i zobaczmy teraz, jak tutaj też bardzo łatwa, szybka i intuicyjna jest praca i zarządzanie nad plikami plikami AutoCADA. Ten, ten plik, który tutaj mamy w chmurze, rysunek dwa ślad, to jest dokładnie ten pliczek, który tutaj już Państwo wcześniej widzieliście na. Tej naszej liście, prawda? To jest dokładnie ten zasób, dokładnie to, dokładnie to jest to miejsce. No, bardzo szybciutko możemy uruchomić aplikację w przeglądarce i otworzyć ten nasz rysuneczek. To dosłownie trwa, trwa chwilę. Nie musimy mieć jakichś tam super, hiper łączy. No i zobaczcie, naszym oczom ukazuje się, no można by powiedzieć taka, jakby tu powiedzieć troszkę może i okrojona wersja AutoCADA, ale mamy tutaj wszystko, tak? Mamy tutaj możliwość tworzenia warstw, mamy tutaj możliwość zarządzania blokami, zarządzania odnośnikami, mamy wszystkie narzędzia do rysowania, do tworzenia, do opisywania dokumentacji, czy też do samej edycji dokumentacji. Także możemy tutaj również na przykład nową warstwę też dodać. No, taka nowość w tej rodzinie Autokadów 2022 pojawiła się taka funkcjonalność jak ślad. Można by to jakby przyrównać do, do kalki, prawda? Do kalki, czyli tak naprawdę nanosimy pewne uwagi, pewne informacje dla osób, które uczestniczą w edycji danego, danego powiedzmy, pliku, danej dokumentacji nie nanosimy wprost tych obiektów, tych elementów na dokumentację DWG, a bardziej tworzymy tak jakby na takiej właśnie kalce pewne, pewne, pewne informacje. Możemy oczywiście tutaj tą informację, ten nasz ślad odpowiednio nazwać. No powiedzmy na przykład chcę wysłać informację do głównego konstruktora, który siedzi przed komputerem, który, który pracuje na tej wersji Autokada, takiej instalacyjnej, no informacje o no, prośbie, o jakąś tam zmianę, prawda, na przykład nie wiem, gabarytu. Czyli załóżmy wpisz, wpiszmy sobie tam informację, na przykład zmiana zmiana, nie wiem, szerokości na przykład, prawda, zmiana szerokości jako pierwszy element, tutaj też fajnie to zostało stworzone, bo te ślady możemy wykorzystywać, no wszystkie narzędzia te podstawowe do, do rysowania i chociażby powiedzmy możemy na, na przykład nanieść tutaj w tym obszarze właśnie tego narzędzia ślad po prostu jakiś element typu załóżmy, załóżmy prostokąt i możemy tutaj wstawić, wstawić na przykład opis z jakąś tam informacją którą chciałbym przekazać tu oczywiście wysokość dla tego tekstu mogę sobie ustawić no i na przykład nie wiem zmień powiedzmy szerokość na 300 prawda czyli jakąś tam informację chciałbym tutaj może troszkę no dobra może niech będzie to Powiedzmy tą wielkością 4, o, i w tym momencie mamy taką informację, prawda, naniesioną na tym tutaj swoim, na tym swoim śladzie, prawda, na tym swoim śladzie. No dobrze, czyli ten, ten, ten pierwszy ślad nam tutaj się pojawia. Możemy, mo, możemy ten ślad zamknąć, stworzyć ja jako gotowy. No powiedzmy, jeżeli ktoś uczestniczy w tym również danym cyklu, tak jakby opiniotwórczym dla naszej dokumentacji, to, to również powiedzmy, kolejna osoba mogłaby stworzyć kolejny ślad, tu by była informacja oczywiście. Kto, kto wprowadza, no na przykład nie wiem, kolejny, załóżmy kolejna informacja, usuń otwory, tak, no akurat tu, tu, tutaj tutaj w tym momencie pokazuję to jako jedna, jeden i ten sam użytkownik, ale załóżmy, że mogę, no na przykład, prawda, tutaj załóżmy, nie wiem, zaznaczyć jakiś tam obszar dla tego naszego elementu, czy dla tej naszej informacji wstawić tak zwaną, tak zwaną chmurkę i znowuż też tam jakiś opis opis tu, tutaj powiedzmy wstawić, prawda? Tutaj zobaczcie, działają w tej wersji autokada mobilnego również wszystkie tak zwane, tak zwane, osnapy, czyli tutaj nie ma, nie ma z tym problemu. Usuń załóżmy, nie wiem, otwór, prawda? o powiedzmy też jakaś tam informacja tutaj mogłaby się też taka, taka pojawić, o załóżmy gdzieś tam tutaj, tak, no możemy oczywiście też tutaj zawsze to sobie przeedytować, żeby było powiedzmy lepiej na przykład widoczne, o i załóżmy, że taki kolejny, kolejny ślad tutaj się nam, nam pojawia. Jaka nowość w tej rodzinie 2022? Bezpośrednio, będąc w aplikacji mobilnej, mam możliwość od razu tutaj otwarcia po prostu na komputerze tego pliku. Czyli poprzez ten przycisk mogę przejść na, bezpośrednio na, na aplikację tą taką komputerową, prawda? Czyli, czyli bezpośrednio tam. No dobrze, zapiszmy ten, ten nasz rysuneczek w, w chmurze prawda, no i teraz dobrze, możemy ten nasz rysunek spróbować otworzyć, tutaj może sobie to zwiniemy, spróbujmy go otworzyć, zobaczmy, on tutaj będzie próbował nam pobierać najbardziej aktualną wersję w tym momencie, prawda, no i mamy tą naszą dokumentację, tutaj zobaczcie, nie ma żadnej informacji o tym naszym o tych naszych śladach, prawda? Nie ma informacji o tych naszych śladach, bo oczywiście tego tutaj być nie powinno, bo my po prostu tych informacji tutaj w tym obszarze nie, nie potrzebujemy, prawda? Ale tak naprawdę my potrzebujemy tutaj tą informację dopiero tak jakby sobie ją pobrać i sprawdzić, prawda? I zobaczmy tutaj te informacje, no tu akurat były informacje jeszcze dla poprzedniej wersji, to może zróbmy tak, że otwórzmy sobie bezpośrednio, bo ja tam otworzyłem bodajże kopię tego pliku, otworzę sobie bezpośrednio, bezpośrednio z po prostu tego naszego katalogu, o żebym miał pewność, że to jest ten plik prawda, otwórzmy go, chwilkę sobie poczekajmy, żeby on nam tu się zaczytał, o tamten to jednak był inny, mogłem sobie bezpośrednio stąd go zaczytać, dobrze, otwórzmy go i zobaczmy, czy teraz, no właśnie, i teraz już mamy, mamy to aktualne, prawda, czyli mamy informacje o tych naszych yy, trasach, tak, tu, tutaj będąc w tej aplikacji yy, takiej komputerowej, w tej aplikacji desktopowej, My, będąc w, w tym autokadzie, my tutaj nie mamy narzędzi, nie, nie nanosimy tak naprawdę tutaj narzędzi w tym obszarze śladu, tylko po prostu możemy sobie jakiś tam element, tylko możemy podczytać, prawda? Sprawdzić, jaki komentarz no osoba, która tutaj w tym całym cyklu uczestniczy, jaki tutaj nam. Przekazała jakąś informację. No i widzimy, że tu nam przekazuje informację o zmianie szerokości, pewnie odnosi się do tej wielkości, prawda? No i my tutaj możemy w tym momencie ten nasz ślad, powiedzmy, przesunąć, czyli to, 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 tą naszą umowną karkę przesunąć na tył, prawda? Czyli mamy tak jakby w tle. Widoczny ten nasz, ten nasz opis. No, oczywiście, jest to jakaś tam prosta, mała dokumentacja, jakiś rysunek wykonawczy, obudowy. Gdyby to był duży projekt, no to tych śladów, tych elementów mogłoby być więcej i wtedy by było nam łatwiej poprzez te poszczególne ślady edytować i coś tam zmieniać, prawda? No, i my tutaj możemy powiedzmy teraz już w tym obszarze, no na przykład. Na przykład, załóżmy, już tutaj sobie coś tam wykorzystać, prawda? I załóżmy rozciągnąć ten nasz obiekt. No, nawet mi się rozciągnęło, dam troszkę więcej, to nieistotne. Chodzi o pokazanie tutaj, prawda, samej funkcjonalności, prawda? No i tak samo tutaj mamy tą informację o tym śladzie dla. Dla tej całej trasy, dla usunięcia jakiegoś tam otworu, prawda? Także tutaj fajna nowa funkcjonalność, naprawdę fajnie to, fajnie to działa, gdzie możemy no, wymieniać się tymi informacjami pomiędzy różnymi, różnymi użytkownikami, którzy na danej dokumentacji mają pracować, czy mają ją, nie wiem, drukować, czy powiedzmy są gdzieś tam powiedzmy w terenie. Oczywiście to, co mamy tutaj, w tej aplikacji przeglądarkowej, dokładnie to samo, czyli dokładnie też możemy te ślady tworzyć w tej aplikacji na tablet, czy, czy, czy na smartfona, prawda, również tam możemy te ślady. Ślady tworzyć i wymieniać to, tą informacją z innymi, z innymi użytkownikami. No tutaj zobaczmy, mamy jeszcze możliwości, chociażby wysyłania czy też współdzielenia, współdzielenia, współdzielenia projektu z innymi użytkownikami. Jeżeli powiedzmy, tutaj otworzę sobie, no akurat mi tego pliku nie znalazł, otworzę sobie jakiś tam pliczek, powiedzmy rysunek jeden. Tak, to jestem w stanie tutaj oczywiście to jest plik, który był, jest lokalnie na, u mnie na, na dysku, także tutaj żadnych tras nie ma, ale takie nowe narzędzie do współdzielenia pliku, do udostępniania, do udostępniania dokumentacji, ja może teraz w tym momencie tutaj mamy zapisane to zamknę, zamknę tą tą dokumentację, a udostępnię bezpośrednio tak jakby kopię tego naszego pliku, tej naszej dokumentacji i tutaj mogę tak naprawdę w dwojaki sposób tą kopię przygotować. Mogę na przykład przygotować kopię tego na naszego pliku. To, tej dokumentacji tylko do wyświetlania, czyli żeby ktoś mógł sobie podejrzeć tą dokumentację, ewentualnie wydrukować, nie będzie mógł nic zmieniać ani tworzyć kopii, albo wręcz będzie mógł edytować i zapisywać kopie. I w tym momencie takie łącze powiedzmy, że dajmy tylko do wyświetlania, może dajmy od razu podgląd tego i również ten podgląd, yy, również on się uruchamia w tej aplikacji, yy, no w tym momencie tej przeglądarkowej, Aplikacja Autokada, prawda? On tam chwilkę będzie się nam wczytywał, bo on w tym momencie zostaje wysyłany w chmurę, ale nie bezpośrednio do tego naszego, jakby tu powiedzieć, zasobu chmurowego, ale po prostu jako, jako plik w chmurze, który będzie dostępny. Przez 7 dni. Tak, tutaj sobie producent wymyślił, że te pliki, które sobie udostępniamy, są dostępne w chmurze przez, przez 7 dni, prawda? No i w tym momencie zobaczcie, że ja tam ustawiłem tylko do wyświetlania, to dla tego pliku, zresztą tu jest ta informacja, tylko wyświetlanie, prawda? Nawet nie jestem w stanie tutaj nic powiedzmy tworzyć, nic rysować, nic, nic edytować, prawda? Także tak to tutaj ta kwestia, ta kwestia wygląda, kwestia udostępniania. No, mogę oczywiście to łącze, skopiować, wysłać bezpośrednio powiedzmy mailem do, do, do jakichś tam użytkowników, użytkowników zewnętrznych. No dobrze, to może sobie ten rysuneczek zamknę. Tutaj, zobaczcie, również tak jak pokazywałem przed chwilą, tu w tym obszarze mam możliwość podłączenia do naszego autokada, tego przeglądarkowego, bezpośrednio tych zasobów chmurowych od innych usługodawców, ale również i mogę bezpośrednio też otwierać takie pliki. No bezpośrednio z chmury, również, również i tutaj. Może znajdę sobie taki rysuneczek, gdzie mam udostępniony przez, na, w zasobie, w zasobie OneDrive'a, o chociażby na przykład tutaj zobaczcie, to akurat tu jest pokazane, że bezpośrednio na, na dysku, prawda, no bo wiadomo, jakie z tymi Zasobami chmurowymi. My tworzymy sobie taką kopię dysku bezpośrednio u siebie, ale to jest odzwierciedleniem tak naprawdę tych zasobów chmurowych. I też pewna nowość. Zobaczmy, jeżeli teraz sobie otworzę ten nasz plik chmurowy. Zaraz zobaczmy, gdzie on tutaj nam się. Czy on tutaj jest, bo to jest tu, tu mamy to. No to nie. Jeżeli tutaj go nie widzimy, nie otwieraliśmy ostatnio, to oczywiście możemy sobie bezpośrednio z OneDrive'a, prawda? I tu mamy na przykład autokat, rysunek 1. Otwórz. No, to tak naprawdę będzie dokładnie dokładnie to. Co tutaj chciałem pokazać, że zobaczmy. Teraz utworzyłem rysunek, który oczywiście on jest też lokalnie, ale je, jego kopia jest, jest w chmurze. I też pewna, pewna taka pewna nowość, pewna nowość dla akurat to, to było w wersji 2000 21 pojawia się coś takiego jak historia DWG. Tak? Ja tą historię DWG jestem w stanie wyświetlić i pokazać w sytuacji, kiedy, kiedy mam ten plik ustawiony właśnie gdzieś w zasobie chmurowym, no i gdzie na wersjonowanie plików pozwala pozwala ten zasób, prawda, który, który, używamy, czy to OneDrive, czy Google Dysk, no te zasoby pozwalają, no nie wszystkie, powiedzmy jakieś tam nie wiem zasoby typu serwerowe, typu jakieś tam nie wiem serwery Synology czy tak dalej, no w zależności od od, na, od narzędzia, prawda. Nie jestem w stanie takiej historii wersji pokazać, na przykład na jakby tu powiedzieć plikach lokalnych, tak, zainstalowanych lokalnie na, lokalnie na dysku, muszą to być pliki, które no, mają specjalne narzędzie dla wersjonowania plików, no i też tu tutaj fajna, fajna opcja, że zobaczmy na przykład, tutaj mamy pliki, które były, to jest oczywiście ten plik, no i wersje te, tego naszego pliku, akurat z dziewiątego Czerwca, i możemy tutaj od razu bezpośrednio stąd uruchomić narzędzie porównywania rysunków. Oczywiście to narzędzie porównywania rysunków mamy też tutaj od razu, tak? ale to narzędzie porównywania rysunków, ono już parę wersji jest, ale to w tych ostatnich wersjach możemy to, to niejako połączyć z tą historią. Plików umieszczonych gdzieś tam w chmurze, i od razu stąd możemy uruchomić. Na przykład porównać do tego pliku, który mamy otwarty. Ostatni porównać z tą wersją, z tą wersją powiedzmy z dnia wczorajszego, z 11.42, tak? No i zobaczmy tutaj w tym momencie od razu nam podświetla no, kolorem. Co zostało zmienione, tak? No u nas jest w tym momencie 100, była, we, była wielkość tutaj 80, tak? Także bardzo fajnie, ładnie nam, nam to oczywiście tutaj podświetla. Możemy bezpośrednio przechodzić do kolejnych, tu akurat była tylko jedna zmiana, gdyby tych zmian było więcej, to tutaj poprzez te strzałeczki możemy bezpośrednio przechodzić do kolejnych zmian, prawda? Możemy bezpośrednio przechodzić do do kolejnych, do kolejnych zmian. Także też bardzo fajne narzędzie dla, dla importowania, dla, dla, dla porównywania, przepraszam, nie importowania, dla porównywania rysunków i dla, dla samej, samej historii rysunków, prawda? No, kolejne takie narzędzie, kolejne narzędzie, nie wiem, czy tu w tej historii będę to jeszcze miał. No, może być, powiedzmy, niech będzie ten pliczek DLD, akurat jest to taki projekt. Projekt jakiegoś tam budynku, prawda. Oczywiście mamy, mamy już od lat sporo narzędzi do, tak jakby, wyciągania informacji z rysunków. No, na przykład, chociażby powiedzmy, chciałbym bardzo szybko zliczyć pewne obiekty, tak? Zliczyć pewne obiekty. Mamy, mamy no, narzędzia filtrowania, mamy narzędzie wyodrębniania danych, ale to są narzędzia, które, no. Przez które musimy przebrnąć, tak, tak jakby kilka, kilka cykli. tak W tej wersji pojawiło nam się takie fajne, szybkie narzędzie dla, dla zliczania. tak Zobaczcie, tutaj się takie pojawiło narzędzie w obszarze karty Widok na panelu palety. Mamy takie polecenie, jak zlicz. W tym momencie on nam tak naprawdę zlicza, zlicza wszystkie obiekty, ale on zlicza. Nie konkretnie dany obiekt, że blok jest na przykład, że jako blok jest blokiem, tylko po prostu geometrię, tak. I tutaj mamy pewne obiekty, typu właśnie bloki, ale zobaczcie, tutaj też bardzo interesująca kwestia, bo również potrafi nam przy danym załóżmy obiekcie pokazać, że jest obiekt taki sam, ale jest jako jakby rozbity blok, prawda? Czyli jego geometria jest identyczna. Ale to nie jest nasz blok, który tak naprawdę tam o danej nazwie wskazywaliśmy, prawda? Ale widzimy, że jego geometria jest identyczna. Pokazuje nam od razu ile tych elementów jest, prawda? No powiedzmy, na przykład na tej dokumentacji mamy tutaj elementy typu drzwi i to są oczywiście bloki, bloki, które nazywają się 90S2. I zobaczcie, tutaj mamy od razu informację, ile tych drzwi mamy na. Naszej dokumentacji, prawda? Czyli mamy tych drzwi, no powiedzmy, tych bloków, czyli, czy też precyzyjnie mówiąc, odniesień do bloków, mamy 78, tak? No i tutaj też kolejna taka, no fajna funkcjonalność w tym obszarze, właśnie tego narzędzia zlicz, że możemy na bazie tych obiektów, które on tutaj pokazał, możemy tworzyć. Tabelki. Możemy tworzyć tabelkę zliczania. No i załóżmy, że chcemy na przykład stworzyć tabelki dla tych naszych drzwi 90S2 i 90S1, tak? To są takie dwa elementy drzwi i zobaczmy, taka tabeleczka może być tutaj gdzieś wstawiona do naszej dokumentacji, prawda? Tu akurat warstwę miałem z jakimiś innymi z innym typem linii, może przenieśmy to na warstwę zerową i zobaczmy bardzo szybciutko tabeleczkę z informacją o elemencie i z liczbą elementów. Tak, jest to zwykła tabelka autokadowa, dlatego też możemy ją sobie dalej powiedzmy już obrabiać narzędziami narzędziami powiedzmy autokadowymi, tak, no to jest tabelka. O, i w tym momencie na przykład, nie wiem, załóżmy tam, to już tak bardziej wychodząc już poza, prawda, tu jakieś tam możliwości, takie te, poza nowości oczywiście, ale mam możliwość tam, załóżmy, takiego, takiego zliczania. No, też mogę zliczyć, czyli to, to nie tylko takie, powiedzmy, elementy typu bloki, ale załóżmy nawet klikając na jakiś tam, powiedzmy, obiekt typu linia, mogę kliknąć prawym klawiszem myszki i powiedzieć zlicz. Prawda? Powiedzieć zlicz, i w tym momencie zobaczcie, pokazuje mi, ile takich linii, ile takich elementów jest na tej dokumentacji. No, akurat tutaj mamy 9415, także jest troszkę tych elementów, prawda. Ale może dla takich linii, może na przykład dla jakiegoś takiego obiektu, też jakiegoś bloku typu załóżmy na przykład taka umywalka, też klikamy sobie na nią, prawy klawisz, zlić i zobaczcie, pokazuje nam, że takie obiekty na tej dokumentacji są trzy. I co więcej tutaj mogę bezpośrednio no tak jakby zoomować do tych poszczególnych obiektów, czyli gdzie one są, prawda? Czyli drugi i trzecie tam powiedzmy wystąpienie, tak? Trzy wystąpienia tego naszego obiektu. Bardzo fajna, fajna funkcjonalność, naprawdę bardzo szybciutko mogę dane obiekty znaleźć. Oczywiście to samo mogłem zrobić przez załóżmy filtrowanie obiektów, no ale ile potrzebuje więcej czasu na filtrowanie, prawda? Także yy, tak to wygląda, to, to nowe narzędzie To nowe narzędzie z lić. Yy, co dalej, co z takich nowości w, tych, yy, w tej wersji, czy też w tych ostatnich, bo warto też tutaj wspomnieć o tych powiedzmy ostatnich wersjach, które, yy, które się nam pojawiły, czy 21, yy, 20. Yy, no tutaj w tej wersji yy, fajna funkcjonalność, gdzie możemy karty z plikami odpinać są, tak? Czyli powiedzmy, na przykład, jeżeli pracujemy na kilku monitorach, przytrzymując lewy klawisz myszki, zobaczcie, ja mogę to, ten plik odpiąć od tego panelu karty plików i na przykład przenieść no, w tym momencie na drugi monitor, prawda? I pracować na drugim monitorze, na, na tym pliku bez żadnych innych dodatkowych, nie wiem, narzędzi czy też pasków narzędziowych mogę odpiąć. Tak rysunki, o, mogę odpinać sobie i na różnych monitorach je poustawiać, prawda? Też taka fajna funkcjonalność. To jest w tej wersji. No jeżeli chcę wrócić i przypiąć z powrotem, to po prostu przypinam bezpośrednio w tym miejscu te nasze, te nasze pliki. Tak, to jest taka też, też no nowość dokładnie, dokładnie w tej w tej naszej w tej naszej ostatniej, ostatniej wersji. A takie nowości dla chociażby ostatnich naszych wersji, dla wersji chociażby 20, no to zobaczmy. Na przykład w tym obszarze panelu, panelu zmień mamy polecenie polecenia utnij wydłuż. Tak? W wersji 21 to polecenie utnij. Troszkę zostało też przebudowane, a mianowicie zobaczmy, jeżeli wybiorę sobie to polecenie, utni, ono domyślnie, działa jako ta, w, tak zwanym trybie, w tak zwanym trybie szybkim. Tutaj w linii poleceń pokazuje się ta informacja o tym trybie szybkim, czyli wtedy nie muszę wskazywać tak zwanej krawędzi tnącej, tylko od razu wskazuję, co chcę. Co chcę ucinać, prawda? No, wręcz, jeżeli nawet linie się ze sobą nie przecinają, to też mogę usunąć. O to było niemożliwe jeszcze w wersji 20, no 21 ta nowość się nam pojawiła, że mogę w ten sposób usuwać, prawda? Jeżeli chciałbym na przykład usuwać obiekty, ale nie między tymi naszymi najbliższymi liniami, Czyli powiedzmy na przykład, gdybym miał taką sytuację, że chcę na przykład usunąć tą linię, ale między tą a tą krawędzią, czyli wskazać tą naszą krawędź tnącą, prawda? No to muszę przełączyć się w ten tryb standardowy, czyli wybieram sobie opcję tryb. No i domyślnie to jest ten tryb właśnie szybki, to jest ta nowość 21. Mogę się przełączyć na ten nasz tryb standardowy i w tym momencie no, mamy funkcjonalność taką jaką mieliśmy wcześniej, czyli po prostu możemy bezpośrednio tą wskazywać sobie tak, wskazywać sobie na przykład krawędź, jaka ma być tnąca, dopiero potwierdzić i załóżmy co ma być usuwane, prawda? No to tak bardzo, bardzo króciutko, bo tutaj no, naprawdę mamy tylko tą godzinkę, godzinkę czasu, a o tych nowych funkcjonalnościach można by było naprawdę długo, długo, długo rozmawiać o tych, o, o tych takich w ostatnim, w ostatnich oczywiście w ostatnich wersjach, prawda, Autokada, można by było o tym sporo ro, rozmawiać. No chciałbym tutaj jeszcze poruszyć kwestię kwestie tych naszy, tej naszej rodziny Autokada, prawda, tej naszej rodziny Autokada. Bo oczywiście dzisiaj kupując tak zwanego pełnego autokada, czyli mamy te trzy, trzy takie filary, trzy te autokady podstawowe, czyli ten na, do niezależności na komputerze, na smartfonie, czy też przeglądarkowy, ale również mamy tak zwane autokady, można powiedzieć, branżowe, czyli to jest ta jakby ta część tych specjalistycznych zestawów narzędzi, tak? Mamy specjalistyczne zestawy narzędzi. No i tak opisując, idąc od prawej strony, Yy, mamy w tym naszym autokadzie od razu dostajemy yy, architektura, czyli no, aplikacje. Oczywiście, bazującą na, na autocadzie, gdzie mamy dodatkowych, no wiele, wiele inteligentnych obiektów architektonicznych, czyli i pewne narzędzia do zautomatyzowanego tworzenia projektów architektonicznych. No mamy, mamy AutoCAD MEP 3D, czyli tak naprawdę dla, dla tworzenia dokumentacji różnych geodezyjnych, tak i dla, dla planowania i projektowania, zarządzania jakimiś tam danymi geodezyjnymi. Mamy w Autokadzie raster design, czyli narzędzie, czy też funkcjonalność do, można powiedzieć w skrócie, do wektoryzacji obrazów rasterowych, prawda. Mamy AutoCAD Plant 3D, czyli do tworzenia schematów P&ID i, i integrowania ich z różnymi modelami jakiegoś tam, powiedzmy, zakładu, prawda. Mamy, mamy AutoCAD MEP, czyli możliwość tworzenia różnego rodzaju instalacji w budynkach, instalacji mechanicznych, hydraulicznych, czy też chociażby elektrycznych. Mamy AutoCAD prawda, czyli AutoCAD z ogromną bazą, z ogromną biblioteką różnych symboli elektrycznych. No i na koniec mamy AutoCAD mechanikala. Czyli program bazujący oczywiście znowuż na, na autokadzie, który, który zawiera w sobie ponad 700 tysięcy różnego rodzaju części produkcyjnych, różnego rodzaju no, części znormalizowanych. No, i może tak dosłownie w dwóch słowach na temat właśnie Autokada AutoCada Mechanicala, bo to nie tylko Autokad Mechanical, to słuchajcie, nie tylko właśnie ta baza, ta, ta ogromna biblioteka elementów znormalizowanych, ale to również i pewnego rodzaju narzędzia czy też funkcje, które nam niesamowicie mogą usprawnić pracę, nawet nie w obszarze dokumentacji stricte dokumentacji, stricte, stricte mechanicznej, prawda. No zobaczcie, no oczywiście biblioteka elementów, ogromna biblioteka, biblioteka elementów, tak, jeżeli byśmy mówili o obszarze nowości w wersji 22 Autokada Mechanicala, to oczywiście tutaj mają zastosowanie Wszystkie nowości, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czyli w samym Autokadzie, tak, to bo Autocad Mechanika to jest tak naprawdę 70% Autokada, czy może nawet 80, a te 20% to są już pewne narzędzia czy funkcjonalności takie, takie po prostu specyficzne. No ale z takich powiedzmy, nowości, no to duży nacisk na aktualizację biblioteki, czy chociażby na przykład chociażby aktualizacja Aktualizacja, jesteśmy w wersji 2022, chociażby aktualizacja symbolów spoiny, tak? Mamy, mamy najnowszą normę 2019, czyli bardzo świeża norma, aktualizacja chociażby pewnych normali, tak? No tutaj też w tych ostatnich wersjach Mechanikala ta cała nasza biblioteka, biblioteka elementów znormalizowanych została dodane aktualizacja zawartości online, czyli nie tylko nowe elementy czy nowe obiekty w bibliotece są pomiędzy dodawane poszczególnymi wersjami, czy też dodawane w samych poszczególnych wersjach, ale również i są aktualizowane online pomiędzy poszczególnymi, poszczególnymi wersjami, tak. No mówiąc o tej bibliotece elementów, czyli tych 700 tysięcy częściach, prawda, no nie sposób wspomnieć o właśnie chociażby normach, tak, według jakich możemy te elementy, te obiekty wstawać do dokumentacji. No jest tych norm tutaj około, około 20, możemy poprzez menadżera tych elementów czy poprzez menadżera zawartości oczywiście sobie wyfiltrować tylko te obiekty, na których w danym momencie chcemy, chcemy pracować, tak żeby się przez te 700 tysięcy obiektów nie, nie, nie filtrować, nie przeczesywać, tak? Przy wybieraniu konkretnych komponentów, konkretnych obiektów, także możemy sobie od strony biblioteki to przefiltrować, i już później przy wstawianiu takiej biblioteki okienkom i uciekło biblioteki na drugi monitor. Ja tutaj go sobie przeciągnę, możemy oczywiście już zobaczcie, mamy wyfiltrowane te, te, te nasze normy, tak, no i mamy, mamy możliwość wstawiania no, chociażby elementów typu jakieś otwory powiedzmy, znormalizowane, jakieś tam gwinty, prawda, czyli takie elementy, które mamy możliwość osadzenia na przykład na na jakimś tam wałku czy chociażby wszelkiego rodzaju elementy złączne, prawda? Czyli śruby, nakrętki, podkładki. No w tym momencie względem normy normy ISO, normy normy ISO, tak. No właśnie wszystko co co jest możliwe do osadzenia na wałku, czyli wszelkiego rodzaju łożyska, uszczelniacze. Mamy również profile, kształtowniki stalowe i tutaj też taka dosyć cenna informacja. Dla osób, które używają biblioteki elementów mechanikala, no mamy, ma, mamy również dla tych wszystkich ele, profili stalowych, mamy również jego właściwości fizyczne, no i, te, no i między innymi mamy, mamy masę poszczególnych, poszczególnych profili. tak. Od kilku wersji, dokładnie od 2012 wersji mechanikala, czyli już kilku no w sumie dziewięciu wersji, mamy możliwość tworzenia również swoich elementów znormalizowanych, prawda, no ale ciężko by było nam pracować na bibliotece obiektów bezpośrednio przechodząc do, czy też wybierając poszczególne elementy tak jakby z góry, czyli z tej naszej głównej biblioteki, tak, no łatwiej i lepiej, przyjemniej jest to robić na pewno poprzez różnego rodzaju generatory obiektów, prawda, przez różnego rodzaju generatory obiektów, może takie dwa, dwa podstawowe generatory, generator chociażby połączeń gwintowych, bardzo sympatyczne, fajne narzędzie, gdzie po prostu bezpośrednio wybieramy poszczególne poszczególne obiekty typu śruba, nakrętka, podkładka. Teraz tego nie będę robił, bo, bo to nam chwilkę czasu może zająć. Mogę oczywiście na tym etapie cofnąć się do przykładów, które powiedzmy gdzieś tam były, były stosowane, prawda? I załóżmy dany, na przykład, przykład. Nie wiem, czy one tutaj mi zadziałają w tym momencie, ale mogę. No, chyba mi nie zadziałają te przykłady, bo nie wiem, czy one nie są z poprzednich jeszcze wersji. No, akurat na tym etapie nie jestem w stanie tego zrobić, no, ale mogę sobie te poszczególne, właśnie obiekty, on w tym momencie no, sięga do tej naszej całej biblioteki elementów, tak, do tej naszej bazy. Biblioteków to chwilkę potrwa, to tylko pokażę jeden jako obiekt, jak to wygląda, bo on musi przefiltrować no względem tej naszej właśnie aktualnej. Biblioteki, którą, którą sobie ustawiliśmy, prawda? Czyli filtruję po tych naszych normach, no jestem w stanie po kolei już wybierać bezpośrednio dane, dane obiekty, dane, dane elementy, prawda? No, tego nie będę robił, bo mówię, to troszkę czasu nam zajmie. No, mamy chociażby możliwość używania generatorów generatora chociażby, na przykład, nie wiem, generatora Wałka. Może tylko pokażę, jak to okno dla tego generatora wałka wygląda, żebyśmy tutaj już też nie nie chcę, żebyśmy się zagłębiali w te zagadnienia, bo, bo, no, bo mamy mało, mało czasu, no ale oczywiście generator wałków, on się od lat tutaj za bardzo nie zmienił, dochodzą tylko właśnie te aktualne różne, różne normalia, czyli sobie poszczególne segmenty dla tego naszego wałka tworzymy, prawda. No mamy oczywiście to, co mówiłem, profile, no, i mamy różnego rodzaju obliczenia. Mamy obliczenia metodą elementów skończonych, mamy możliwość liczenia linii ugięcia, mamy możliwość tworzenia też i liczenia przekładni pasowych, przekładni łańcuchowych. No, już teraz w tych systemach 3D mechanicznych te narzędzia są, zawsze Mechanical Prym w tym obszarze. Jeszcze nie było w systemach 3D typu, powiedzmy, inwentor tych narzędzi, a już w mechanikalu te funkcjonalności te funkcjonalności były. Mamy tutaj generator również sprężyn, możemy projektować i obliczać krzywki, momenty bezwładności, obliczenia wałków, obliczenia połączeń gwintowych, tak, obliczenia łożysk, czyli to wszystko, co jest. W tym obszarze, jakby tym bibliotecznym, czyli w obszarze tych naszych elementów, elementów bibliotecznych, ale mechanical to nie tylko ta ogromna baza elementów znormalizowanych, ale również narzędzia w obszarze rysowania, czy w obszarze edycji, których nie ma w tym podstawowym autokadzie, tak, czyli pamiętajcie jeszcze raz, dzisiaj kupując pełnego autokada, każdy, kto dzisiaj zakupi pełnego AutoCada jako tą wersję wersję czasową, dostaje również, czy otrzymuje również te wszystkie AutoCady, AutoCady branżowe. I nawet zachęcam do używania pewnych aplikacji branżowych, niekoniecznie przez, przez projektantów danej branży, bo AutoCada Mechanicala nie tylko będzie wykorzystywał, konstruktor projektów, projektów mechanicznych. Dlaczego? No bo chociażby w obszarze narzędzi do rysowania zobaczcie, ile mamy tutaj możliwości tworzenia chociażby obiektu typu prostokąt, tak? No w zwykłym autokadzie mamy raptem dwie, trzy metody poprzez narożniki. Tu na przykład mamy możliwość chociażby tworzenia prostokąta z Yy, powiedzmy symetrii, tak, czyli punkt środkowy, no i wysokość, prawda? Czyli o załóżmy w ten sposób, tak? Możemy. Także to nawet niekoniecznie dla, dla jakiejś tam powiedzmy, branżysty, ale, ale również dla każdego użytkownika, yy, użytkownika autokada przydatna, przydatna funkcjonalność. Nie musimy korzystać z biblioteki, ale możemy korzystać chociażby z tych funkcjonalności, z tych, yy, z tych narzędzi, prawda? Czy chociażby specjalistyczne yy, no, polecenia czy narzędzia dla linii środkowych, dla linii osiowych, tak, no, mamy możliwość bardzo szybciutko, załóżmy, wygenerować y, płytę na przykład z, y, z jakimiś tam otworami, załóżmy, prawda, czyli wygenerować y, otwory na, y, na płycie, no, tutaj y, ze średnicą mogę, może być strzał, no, ale... Ale się udało, prawda? Czyli mamy, mamy na przykład taką sytuację, gdzie w narożach są wygenerowane no, otwory od razu z liniami osiowymi, tak? Tutaj jeśli chodzi o kwestię warstw, mamy tak zwane warstwy predefiniowane, czyli program już tutaj za nas, że tak powiem, dba, żeby była odpowiednio zainicjowana warstwa i odpowiednio przypisana do danego do danego obiektu, prawda? Czy chociażby na przykład w obszarze w obszarze mechanikala takie narzędzie jak, jak chociażby, jak chociażby sytuację ukrywania, gdzie jeżeli mamy jeden obiekt na drugim, to mamy możliwość tutaj sobie pewnych sytuacji ukrywania tworzyć, prawda? No to możemy w zwykłym autokadzie poprzez funkcję przykryj tworzyć, ale nie możemy tworzyć różnych poziomów sytuacji ukrywania. Gdybyśmy może jeszcze się anulujmy, jeszcze cofnę. Się troszkę niżej, gdybyśmy mieli chociażby na przykład trzy poziomy ukrywania, no to już w zwykłym autokadzie by, by mógł być z tym problem, tak? A tutaj mamy możliwość taką, gdzie zobaczcie, poziomy, ten, ten drugi stopień, powiedzmy sobie, określmy, że drugim stopniem to jest na przykład ten nasz obiekt, prawda? Możemy tworzyć kolejne kolejne stopnie. Powiedzmy, a trzeci stopień to na przykład jest ten obiekt, tak? No i zobaczmy taką sytuację ukrywania. Stworzyliśmy, gdzie mamy trzy jakieś płyty w różnym, że tak powiem usytuowaniu, tak? No i oczywiście tutaj, jakbyśmy nie przesuwali te obiekty między sobą, to możemy, to zawsze tutaj program mam uruchomione uruchomione w śledzenie ortogonalne, zawsze tutaj ten obiekt będzie, będzie oczywiście odpowiednio ustawiony względem, względem obiektu, względem siebie, prawda? W ten sposób to wygląda. Także to jest, to są właśnie narzędzia w obszarze, w obszarze Autokada Mechanikala, które mogą się przydać po prostu dla każdego konstruktora dla każdego projektanta, prawda? O jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała z tego obszaru, z obszaru, yy, z obszaru nowości, yy, no to również się tutaj tyczy i mechanikala, i, i Autokada, yy, to, yy, no to, to polecenie tych zapytań szybki, oczywiście to już od, od, od pewnego czasu jest, prawda? Jeżeli będziemy sobie uruchomimy to polecenie szybki, będziemy mogli bezpośrednio klikając na dany obiekt sprawdzić jego tam jakieś wymiary, ale jeżeli wskażemy, to zobaczcie, tutaj wręcz jestem w stanie o, pokazać pole powierzchni i obwód, tak, i obwód, jeżeli o, i on nam potrafi, to jest też taka pewna, pewna nowość w ostatnich wersjach, w ostatnich wersjach Autokada, prawda? Także jeżeli mamy jakieś linie, którymi jest w stanie ograniczyć pewien obszar, no to również pokaże nam pokaże nam właśnie pole powierzchni i sam i sam obwód, tak no tutaj jeszcze z tego obszaru obszaru narzędzi na autokada mechanikala które mogą się przydać dla każdego użytkownika no to pojawia się taka funkcjonalność jak Super skok, gdzie mogę stworzyć takie cztery nastawy, stworzyć cztery nastawy dla, 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 ta, dla naszych osnapów, prawda? Czyli powiedzmy na przykład, nie wiem, ustawienie jeden y, zróbmy tylko, że ma być punkt końcowy, na przykład, a ustawienie dwa powiedzmy, że ma być wszystko, prawda? No i teraz pracując na, na takiej wersji, y, Mechanikala, no mogę bezpośrednio teraz zobaczcie mi tutaj wszystkie te obiekty, tak? Wszystkie te OSNAPy działają, ale mogę powiedzieć, że na przykład chcę teraz, żeby mi działały tylko ten super skok pierwszy, no i działa tylko możliwość zaznaczania czy pokazywania końców dla poszczególnych linii, prawda? A jeżeli ustawię sobie skok dwa, no to wtedy mam oczywiście wszystko, tak, mam wszystkie. Wszystkie stałe tryby lokalizacji. Tutaj pamiętajmy, że o tych osnapach, to również te osnapy w tych autokadach mobilnych czy autokadach przeglądarkowych, również te osnapy tam, tam działają, prawda? No, tutaj z takich obszarów, z narzędzi. Z narzędzi samego, samego mechanikala, no to taka chociażby kwestia jak z obszaru narzędzi edycyjnych, z obszaru narzędzi edycyjnych. Mamy w, w autokadzie takie polecenie oczywiście jak, jak odsuń, aczkolwiek nie możemy odsuwać o różne, o różne wartości, prawda? Nie możemy odsuwać o różne wartości. No tutaj mieliśmy jakąś wielkość 140, także możemy sobie określić na przykład. Powiedzmy trzy, trzy war, na trzy wartości, odsunięcie na trzy wartości. O, załóżmy, jakieś tam wpiszmy sobie przykładowe wielkości. No i zobaczcie, możemy ten obiekt, o, tak, czyli też taka funkcjonalność, no przy jednym poleceniu tego w autokadzie tym podstawowym nie zrobimy, musimy w kilku tak jakby opcjach. Tutaj możemy o różne wartości, tak, o różne wartości, bo mamy tutaj tą możliwość zobaczcie, wstawiania różnych wartości z rozdzielonym tym znakiem pionowym, z rozdzielonymi różnymi tak jakby odległościami, prawda, z różnymi odległościami. Także to również niby narzędzie tak samo wyglądające jak w tej podstawowej wersji Autokada, aczkolwiek już troszkę inaczej troszkę inaczej działające, tak, no tutaj w obszarze, w obszarze tych, tych narzędzi do rysowania mamy jeszcze możliwość na przykład generowania powiedzmy od razu linii symetrycznych, czyli jeżeli byśmy sobie tworzyli, tworzyli nie, to włączyłem co chciałem, jeżeli byśmy sobie włączyli na przykład, to możemy taki na przykład wałek jakiś stworzyć, tak, bezpośrednio rysując odbicie lustrzane, prawda? rysując odbicie lustrzane, o. No, także także taka funkcjonalność. No tutaj w obszarze też narzędzi opisowych, w obszarze narzędzi opisowych. w obszarze narzędzi opisowych mamy tutaj no, już takie stricte chociażby narzędzia dla, dla projektów mechanicznych, dla rysunków złożeniowych. Mamy możliwość tworzenia, tak zwanych punktów informacyjnych, a na bazie tych punktów informacyjnych będziemy tworzyli listy elementów, a co za tym idzie, tak zwane zestawienia komponentów, zestawienia obiektów, zestawienia materiałowe, czyli, czyli tak zwane BOM-listy, prawda, to już bardziej dla takich projektów rysunków złożeniowych, projektów mechanicznych, ale z obszaru chociażby na przykład, z obszaru wymiarowania, no tutaj, tutaj też dużo dużo nowych funkcjonalności, dużo nowych możliwości dla, dla samego, dla samego wy, wymiarowania. No i oczywiście kwestia takich elementów opisowych typu opisy spoin, chropowatości czy różnego rodzaju tabele, z chociażby z pasowaniami czy z tolerancjami. No zobaczmy, jeżeli na przykład, może niekoniecznie wiele wymiarów, ale zwykły jakiś tam wymiar jeżeli byśmy sobie tutaj wstawili, to zobaczcie, tutaj mamy chociażby na przykład no, narzędzia dla tworzenia pasowania, prawda, narzędzia dla tworzenia pasowań, widzę, że czas nieubłaganie, nieubłaganie biegnie, za chwilkę koledzy w, w studiu będą mnie tutaj ponagrali, już, już tak czuję, już nie widzę was, nie słyszę, a czuję oddech na karku, no, ale... No tak, tak też się Na pewno spodziewa. z dużą częstotliwością spoglądamy na zegarek w tej chwili. No, widzę, widzę. Także tutaj zobaczcie, no chociażby dla tego obszaru wymiarowania, tak, możliwość tworzenia tworzenia pasowań. No i już tu tutaj taka ostatnia może, może informacja, jeżeli takie pasowanie mamy jakiś wymiar z pasowaniem stworzonym, to możemy taką listę pasowań bardzo szybciutko sobie tam na dokumentacji wygenerować i wstawić, prawda? W ten sposób to, to wygląda. Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że to tyle, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. W takim, no, ja to rozumiem, to jest w telegraficznym bardzo skrócie, ale oczywiście godzina czasu na. Już nie mówię na na, na Mechanikala, czy też nawet na cenowości nowości Autokata to jest to jest bardzo, bardzo skąpo, bo, bo to przynajmniej moglibyśmy te cztery, czy chociażby trzy godziny poświęcić czasu na na takie informacje, ale wybiła godzina trzynasta, także oddaję głos do studia i dziękuję bardzo.